Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama. Jesteśmy tuż przed konferencją MMA VIP. Jest ze mną Adrian Cios. Cześć, witam Cię. Witam serdecznie, cześć, witam wszystkich. Jak samopoczucie tuż przed konferencją? Bardzo dobrze, jestem zmotywowany, zdeterminowany i z bardzo pozytywnym nastawieniem, jak zawsze, przed konferencjami. Będziesz walczył w MMA? Dokładnie tak, MMA. Twoim przeciwnikiem będzie oczywiście Rolnik, tak? Tak, dokładnie. Moim przeciwnikiem będzie uczestnik programu Rolnik Szuka Żony, Mateusz Kisiel. Tak, czyli no tak naprawdę z reality show, ale wiem, że ty też brałeś udział w reality show. Tak. Niedawno można było go zobaczyć na Playerze, na TTV, tak więc... Był na TTV, a teraz jest na Playerze. Był na TTV, jest teraz do obejrzenia na Playerze. Na Playerze Wildlife dokładnie się nazywa. Wildlife. Wildlife, no dokładnie. Dzikie życie. A co tam takiego było dzikiego? Powiem szczerze, że już trochę w mediach o tym było. To jest alkohol, imprezy, ładne dziewczyny, modelki. W sumie do końca nie było wiadomo, o co chodzi w tym programie. Nam głównie chodziło o to, żeby jakoś przetrwać ten czas tego programu. Przetrwać z pięknymi dziewczynami. Tak, dobrze się bawić po prostu. To powiedz mi, jaki jest twój typ dziewczyny? Co? Powiem szczerze, że ciężko mi jest powiedzieć, jaki jest mój typ dziewczyny. Nie myślałem nad tym nigdy. Jeżeli dziewczyna jest po prostu ładna, wpadnie mi w oko, to już tak zostaje. Czy to jest blondynka, brunetka, nie ma tutaj dla mnie jakiegoś większego znaczenia. A musi być charakterna? Musi być bardzo charakterna. Z dużym pazurem, dokładnie. Żeby się nie nudził. Dokładnie tak. No, myślę, że w tym programie można dużo zobaczyć ciekawych rzeczy na temat właśnie moich różnych gustów, więc jak ktoś będzie zainteresowany, to zapraszam do oglądania. Wiem, że również będziesz prowadził teleturniej muzyczny. Opowiedz mi troszeczkę o tym. Tak. Poszedł delikatny przeciek. Będę prowadził teleturniej muzyczny z Roxaną Uraniec. Będzie to program, który będzie polegał na tym, że będą przychodzić właśnie różne gwiazdy muzyki do nas i będziemy tam zadawać różne pytania. No, tak, powiem szczerze, że prosta formuła, aczkolwiek czeka naprawdę kilka fajnych niespodzianek naszych widzów, osoby oglądające. Gdzie go będziecie mogli zobaczyć, jeszcze nie mogę powiedzieć, aczkolwiek będzie na pewno głośno o tym teleturnieju, z tego względu, że będę ten teleturniej prowadził z Roxaną Uraniec, z którą też właśnie byłem na wyspie i tam się poznaliśmy w sumie na tym reality show. Roxana Uraniec wielokrotnie brała udział w konkursach Miss, przepiękna dziewczyna. Czy się dotarliście, jeżeli chodzi o prowadzenie programu? Powiem szczerze, że już jesteśmy po pierwszych, po zapowiedzi, już kręciliśmy pilota i powiem szczerze, że dobrze się dogadujemy, fajnie się zgrywamy, ale też przede wszystkim menadżer dba o to, żebyśmy spędzali razem bardzo dużo czasu, docierali się, zwykłe pójście na spacer, pójście, nie wiem, do restauracji. Owszem, są zamknięte, aczkolwiek jak jest możliwość gdzieś skorzystania, to korzystamy. Wyjazdy wspólne, różne rzeczy, tak więc myślę, że i przekłada nam się to na prowadzenie programu. A prywatnie zaprzyjaźniliście się z Roxaną? Powiem szczerze, że prywatnie z Roxaną wróciliśmy z programu, mieliśmy bardzo fajną relację, wjeżdżaliśmy i Zakopane i różne tam miejsca. Oj, coś widzę, powiem szczerze, że kwitnie. Tak, zaskoczenie tutaj było bardzo duże. Później przed moją pierwszą walką gdzieś tam ten kontakt się troszkę odsunął, ale teraz znowu razem weszliśmy na dobre tory, tym bardziej, że ten program będziemy prowadzić, więc czeka nas kilka intensywnych tygodni wspólnego funkcjonowania, więc myślę, że... Zobaczymy, co z tego będzie. Tak, dokładnie. Przyjaźni, tak. Może będzie coś więcej. Ciężko jest powiedzieć, aczkolwiek no myślę, że czas pokaże. Wróćmy może do konferencji. Powiedz mi, jak twój przeciwnik, jak go oceniasz? Powiem szczerze tak, mojego przeciwnika zdążyłem dobrze poznać. Jest to fajny chłopak, który ma charakter do bitek, do walki. I przede wszystkim jest to przeciwnik, który jest w końcu w mojej wadze. Tak więc, mimo, że jest wyższy, ale jest w mojej wadze. Tak więc myślę, że ja będę mógł więcej pokazać i szykuję się tutaj na fajną bitkę i wyrównaną walkę. Czyli oczekujesz sportowej walki? Oczekuję sportowej walki, długiej walki i myślę, że taką będziemy w stanie dać. Zresztą też taka propozycja padła w stronę Marcina, ponieważ we dwóch żeśmy rozmawiali. Kurczę, może byśmy mogli stoczyć wspólnie walkę. Super, obaj żeśmy to klepnęli. I Marcin klepnął ostatecznie i poszło. Ostatnia walka z Dzikiem ci się nie udała. Porażka. Powiedz mi, czy wyciągnąłeś wnioski?
Tak, wyciągnąłem wnioski przede wszystkim z tego względu, że przygotowywałem się do tej walki bardzo krótko. Wziąłem walkę z przeciwnikiem, który był ode mnie 45 kg cięższy, który miał ze sobą 3 walki zawodowe, wcześniej walki amatorskie, tak więc jakieś tam pojęcie o tym miał. No ja wróciłem tak naprawdę z wysp, gdzie jeszcze dobrze nie doszedłem do siebie po całym zamieszaniu, a zaraz telefon od Marcina, słuchaj, walkę mam dla ciebie, wziąłem, minęło zaledwie tam parę tygodni, gdzie ja wcześniej nigdy nie walczyłem. Aczkolwiek, no mówię, nie jest to żadna wymówka, wyciągnąłem wnioski i teraz już myślę, że będzie inaczej. Mhm. Czy jest coś, nad czym się skupiasz najbardziej? Parter, stójka? Przepraszam. Przede wszystkim skupiam się na stójce, ponieważ jest to taki mój konik, w którym ja się dobrze czuję. Owszem, parter też ćwiczę, ale głównie to jest stójka i tutaj nie ukrywam tego. Mhm. Tuż, konferencja. Jak myślisz, będzie się działo dużo? Będą jakieś dymy? Powiem tak, myślę, że będzie się działo bardzo dużo, ponieważ tutaj jest paru chłopaków, z którymi mam na pięku i myślę, że może być tutaj naprawdę, naprawdę wesoło. Czyli zapraszamy na konferencję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.